Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry, za ten kolejny dzień łaski, za tą miłość naszego Pana. I śpiewaliśmy taką pieśń poprzednią: ja nie haczył pół celi w swoim życiu. I tak spojrzałem, jakby po co te struny naszego życia, to nasze życie, ono nie na darmo w jakiś tam sposób przebyło, przeżyli swoje dni, ale dzisiaj możemy coś w swoim życiu zmienić. Kto to tak powiedział? Fajnie. Swojego startu nie można powtórzyć, ale po prostu ten start możemy zacząć dzisiaj jeszcze raz i zmienić swój finisz, zmienić swoją przyszłość. Przeszłości nie da się zmienić. Ona uleciała, to jest historia, to życie, które jest za nami. My już jego nie poprawimy, ale możemy zacząć, jeżeli przychodzimy ze szczerym sercem, z pokutą do naszego Pana Jezusa Chrystusa, do naszego Boga, który jest w sposób wszechmogący. On przebaczał, On przyszedł dzisiaj, będziemy wspominać tą pamiątkę śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to uczynił, udowodnił tam na krzyżu Golgoty. Jeżeli przychodzimy do Niego, On nam przebacza i więcej tego nie wspomina. I możemy mieć nowe życie, możemy mieć nowy sens w swoim życiu. Dzisiaj jest ten dobry czas. Dzisiaj jest ten dobry czas. Dzień zbawienia, dzień łaski. Dzisiaj możemy po prostu zacząć znowu, spróbować na nowo i iść, aby po prostu to nasze życie nie miało po prostu pół celi w życiu, ale żeby nasze życie było pełne, cenne. I może chciałbym przeczytać jeden fragment Słowa Bożego. To jest po prostu list do Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, ostatni rozdział listu pierwszego do Tymoteusza i od 6 wiersza, 6 rozdział i 6 wiersz. I Paweł tak mówi: i rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym, albowiem niczego na ten świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Ci, którzy chcą być bogaci, padają w pokuszenia i w sidła, w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiary, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu ludzi. Apostoł Paweł daje wskazówkę do Tymoteusza, jak po prostu ma żyć. I on wiedział, on wybrał to życie wieczne. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego zostałeś powołany, do którego zostaliśmy po prostu powołani. W tym świecie po prostu Tymoteusz, w tym świecie po prostu są drugie kryteria, które dominują, które są priorytetem, a więc po prostu bogactwo, kariera, położenie. I jeżeli po prostu Tymoteusz, on był może jakimś tam obcym dla tego świata, ale on wiedział, że jego jest ojczyzna tam w niebie. I dlatego może w życiu po prostu czasem przynosi się spotykać jakieś trudności, nieporozumienie, że nas może nie rozumieją. Ten świat nas nie zrozumieje, nie zrozumie. Gdy po prostu mówi, jeżeli macie wyżywienie i odzież, poprzestawajmy również i na tym. I ja zobaczyłem, gdy po prostu tak patrzę na to Słowo Boże, ono jakoś po prostu może tak dotknęło szczególnie, chociaż czytałem po prostu dziesiątki raz. I zobaczyłem w świetle Słowa Bożego, jak daleko jest dla mnie, co jest cennością, jaki cel w moim życiu, o co zabiegam, gdzie dążę. My wszyscy zdążamy, my wiemy, że tam Królestwo Bożego szukać, szukamy i dążymy, ale często ta po prostu natura, ten Adam stary, jakże wiele ma tu powiedzenia w moim życiu. I tak myślę, po prostu Paweł mówi, po prostu macie odzienie i wyżywienie, na tym poprzestawać. Ak my jeszcze po prostu chcemy po prostu coś osiągnąć, coś zbudować. I po prostu cel w moim życiu, jaka jest, może kto to po prostu wychowywać dzieci na chrześcijan, ono jest bardzo dobrze.
Jeżeli posłucha sumienie szczerze, sprawiedliwie, sumienie żyć w tym świecie, ono jest bardzo dobrze, ale dałby Bóg, żeby było głębsze po moim życiu, w Twoim życiu, aby poznawać wolę Tego, który powołał nas, wolę w Słowie Bożym szukać, nie swoją. Często my tak po prostu coś zamyślimy w swoim życiu i my po prostu tak dążymy po tej, nam się zdaje, że to jest dobre. Ale żeby po prostu to Słowo było przed naszymi oczami, w naszym sercu, w moim życiu, aby ono było po prostu źródłem naszego życia. Tak jak po prostu autor tej jednej pieśni, wszystkie moje źródła w Tobie są. Żeby nie było nasze, po prostu, że nasze co się zdaje, ale to źródło pochodziło ze Słowa Bożego do naszego życia. I po prostu cel w naszym życiu dałby Bóg, aby On przysłonił to Słowo Boże w naszym życiu. I do Hebrajczyków jeden wiersz mówi 9:27, postanowiono jest ludziom raz umrzeć, potem sąd. I zobaczyłem czy chcesz, czy nie chcesz, czy ja chcę, czy nie chcę, ale kiedyś przyjdzie taki czas, że przyjdzie się stanąć przed stolicą sądową, przed naszym Panem Jezusem Chrystusem i zdać rozrachunek z naszego życia. I co było celem w naszym życiu i według naszych uczynków przyjdzie się po prostu odbierać, co człowiek sieje, to iż nie, czy dobre, czy złe, przyjdzie się po prostu odbierać tą zapłatę. Dzisiaj jest ten dobry czas w naszych domach, tam gdzie na gdzie żyjemy, nie tylko w zgromadzeniu, gdy przychodzimy po prostu na społeczność, po prostu w niedzielę, ale dałby Bóg, aby to Słowo, ono mieszkało w nas rzeczywiście, aby ten start zacząć jeszcze raz, może jeżeli po prostu może ktoś nie potrzebuje zaczynać na nowo, ale po prostu Słowo Boże mówi, że bądźcie gotowi na każdy czas, w każdej chwili, aby czuwali, stali na straży. Może coś trzeba poprawić, aby te świeczniki na nowo paliły się większym ogniem w naszym życiu. To dzisiaj możemy zacząć jeszcze raz. Możemy poprawić tą wspaniałą przyszłość, która tam jest, której Jezus Chrystus obiecał. I my wiemy, że to wszystko przemija, jakbyśmy nie chcieli, ale po prostu mamy ten dobry czas, że możemy coś zrobić. Przyjdzie ten czas, jak te po prostu 10 tych panien było, 5 mądrych i 5 głupich, i drzwi się zamknęły i przyszły następne, kołatały, mówiły, wtedy już było za późno. Dzisiaj możemy po prostu poprawić, dzisiaj możemy zważyć, dzisiaj gdy po prostu czytamy ten fragment Słowa Bożego, że Jezus Chrystus umarł, gdyby nie wspominać tą pamiątkę naszego Pana, aby godnie korzystać, godnie przystępować, możemy po prostu powiedzieć, podziękować naszemu Panu. Mamy za co dziękować, za ten pokój doczesny na tej ziemi, który po prostu wspominamy, modlimy się za tych, którzy są prześladowani. Są kraje, gdzie trudności, gdzie brakuje tego chleba powszedniego. W życiu ludzi umiera każdy dzień. Tyle ludzi, tysiące, a my tak mamy spokój. My mamy tak spokojnie się zgromadzać. Mamy za co dziękować. Przede wszystkim za te cudowne zbawienie, za te wieczne odkupienie, za to, że nasz Pan Jezus Chrystus, On jest wczoraj, dzisiaj i na wieki. Dlatego wstawszy podziękujemy naszemu Panu, że On daruje ten dobry czas, że możemy jeszcze raz z Nim mieć społeczność. Amen.